Daria, co Cię skłoniło w ogóle do tego, aby zostać częścią tak wyjątkowego programu? No, myślę, że ktoś mi po prostu to zaproponował, więc cieszę się, że kucharki też były brane pod uwagę, mimo że śpiewają tylko do ogórka. Natomiast ja bardzo się cieszyłam z takiego programu, bo to po prostu przygoda i kolejne doświadczenie. I super było stresować się czymś innym niż rachunki, dzieci, mąż, praca, tylko tym, żeby po prostu wyjść na scenę i wydobyć z siebie głos. No powiem Ci szczerze, że doskonale Cię rozumiem. Co prawda nie miałam przyjemności bycia w takim anturażu na scenie. I teraz moje następne pytanie właśnie dotyczy tego kostiumu. Czy to jest na przykład tak, że Wy jakoś macie wpływ na dobór kostiumu, w którym występujecie? Czy na przykład jakieś, może nie cechy są brane pod uwagę, bo tutaj wiesz, akurat mamy wiedźmę. Jak to wygląda tak od kuchni? Ja nie miałam wyboru już, ponieważ ja przyszłam do programu jako ostatnia i wydaje mi się, że wiedźmy po prostu nikt nie chciał wziąć, ale gdybym mogła wybierać, to pewnie wybrałabym wiedźmę z uwagi na podobieństwo cech charakteru, ponieważ moja wiedźma to była słodka wiedźma, to była wiedźma, która przewrotnie zaśpiewała J.Lo, Let's Get Loud, która wzięła Spice Girls, mieliśmy w repertuarze jeszcze dużo piosenek, które w ogóle nie kojarzyły się z wiedźmią, więc też trochę takie odczarowanie tej postaci, która kojarzy się z taką złą, wredną babą, do takiej, która ma dystans do siebie i potrafi się po prostu świetnie bawić. A Ty masz tak na co dzień do siebie dystans? No ja raczej tak, ja najbardziej lubię śmiać się z siebie, więc jakby poza tym pielęgnuję to w sobie, bo taka, wiesz, kobieta pod 40, która nie ma dystansu, to podobno najgorsza cholera na świecie.